Na koniec, jeśli mogę, o rozstanie z bliskimi, no bo ty też wspomniałeś właśnie, że tak, koniec listopada, więc ten czas tego, że za chwilę zostaniesz tatą, ale też właśnie zostawiłeś całą swoją rodzinę, a w pierwszym odcinku pada takie zdanie od lektora, że wy tylko raz w tygodniu, jeżeli się nie mylę, mogliście rozmawiać z bliskimi po kilka minut. Czy faktycznie tak było i czy nie doskwierał ci ten brak kontaktu z bliskimi? Wiesz co, właśnie ten kontakt tak sporadyczny był wręcz bardziej kłopotem niż przyjemnością, no bo tęskniliśmy za sobą, z naszymi bliskimi na maksa, a jednocześnie w trakcie tej minuty rozmowy, którą mamy ograniczoną, wyliczoną, nie da się wszystkiego opowiedzieć, nie da się nagle przy, wiesz, jeszcze kamerze wcelowanej w twarz być dla tej osoby swojej najważniejszej po drugiej stronie tą najlepszą wersją siebie, którą chcemy być dla niej, bo jesteśmy w jakichś ekstremalnych tutaj warunkach. Ciężko jest to zrozumieć. Tak naprawdę nikt nie jest w stanie zrozumieć tego, co przeżywaliśmy w tej jutce, poza nami, którzy to przeżyli. Więc tak naprawdę ta cała rozmowa w ogóle jest dosyć jakby ciężka dla nas, bo widzę, jak tutaj ci moi przyjaciele się produkują w tych wywiadach i widzę, że tak naprawdę mamy takie porozumiewawcze spojrzenie między sobą, że gadamy, trochę możemy tutaj polać wodę, ale jak było naprawdę i co przeżyliśmy, wiemy tylko my. I to zostanie w naszych głowach, w naszych sercach. A jeśli ten program się faktycznie udał i zostało to fajnie pomontowane i będą mieli teraz okazję widzowie przeżywać razem z nami to, co udało przeżyć się nam, to wierzę, że zrobiliśmy świetny program.